Witamy Państwa. Dzisiaj mamy kolejny film. Jak widzicie po tytule, coś będzie o tym, co jest tuszowane. To jest cały czas tuszowane. Wszystko działa na takiej zasadzie, gdzie kiedyś powiedziałem w jednym filmie, nieważne co mówią, tylko nieważne, ważne o czym oni nie mówią. Nie? Otóż jesteśmy takimi świadkami tutaj, że przez XIX wiek, XX, pewne rzeczy, pewne artefakty się specjalnie jakby nie eksponowało. To są świadectwa, a więc artefakty, to, a więc to są jakieś elementy zamrożonych zwierząt, różnego typu zwierząt, poza tym hybryd skamieniałych nawet, tych takich po 1,5 kilometra wysokości, też to mamy. Mamy wiele takich dowodów właśnie, że nastąpił jakiś kataklizm. I teraz właśnie ten kataklizm trzeba było ukryć. Mimo że dowody były już od drugiej połowy XIX wieku odkrywane, albo jeszcze wcześniej. I teraz po co to ukrywano? No i teraz tak, po co to ukrywano? No wiadomo, trzeba było ukryć niebocentryzm i Pałac Najwyższego, ten diamentowy, ten z diamentu, który jest nad naszymi głowami. Niektórzy mówią, że no, on jest niewidoczny i tak dalej. On jest widoczny. Już miałem filmy na ten temat, dlaczego on jest widoczny, jak on wygląda i co jest tam w środku. Ale tutaj chcę Państwu powiedzieć, ponieważ ten film też jest związany z takim, można powiedzieć, zadaniem domowym. To jest artykuł, gdzie jakie artefakty wyciągnięto z wiecznej zmarzliny, czy to w Chinach, na Syberii, za kręgiem polarnym i tak dalej. A więc z takich miejsc, no różne są, nawet na Alasce mamy artefakty, zamrożone zwierzęta i tak dalej, różne rzeczy. I Państwo przeczytacie ten artykuł, tutaj ja chcę, żeby ten artykuł był tak wolno przez Państwa przeanalizowany, to Państwo się właśnie dowiecie, jaki był skutek wyłączenia pałacu w czasach pod koniec praktycznie złotej ery. No i tam znajdziecie taki jeden szczegół, który chcę tutaj omówić. Błoto, skąd się wzięło błoto? No tam jakieś tam takie teorie, hydropłyt i tak dalej, ale ja Państwu chcę właśnie powiedzieć, co tutaj mogło najprawdopodobniej nastąpić. Otóż był pod koniec złotej ery już taki proces niszczenia i żywienia się przez hybrydy bezkręgowe, te takie przez 1,5 kilometra, takie wielkie, takie wysokości, tą wodą z energią, ze światłowodów, czyli drzewa Edenu, te, które miały 3000 kilometrów do samego pałacu, to one miały właśnie tą życiodajną taką wodę i to pozwalało właśnie hybrydom funkcjonować, nie tylko ludziom, ale hybrydom, i dlatego one miały tak ogromne rozmiary, bo 1,5 kilometra miały, ale ile ich tam było? Zresztą to była różna gradacja tych hybryd, tych gigantów. One później skamieniały, no i pałac zostaje wyłączony, ale zanim pałac został wyłączony, przez uszkadzanie tych różnych słupów, tych światłowodów, tych drzew Edenu, ta woda zaczęła tryskać i wiadomo, jak spływała na powierzchnię ziemną, się po prostu robiło się błoto i to błoto zajmuje 1/7 powierzchni lądów, tak? Jak jeszcze tam lądów, czy też powiedzmy dna morza tak samo, to tak piszą, że tam 1/7 powierzchni planety, no ale my nie jesteśmy planetą, my żyjemy w środku Ziemi, nie? Ale dobrze, tak przynajmniej tam piszą, 1/7 powierzchnia, to jest tak, jest bardzo duża powierzchnia. Pytanie, skąd to było? Otóż niszczono drzewa Edenu, hybrydy się powiedzmy żywiły i tak dalej, kiedy coś im tam nie poszło, ta woda po prostu zaczęła bryzgać i w ten sposób powstało błoto, które zostało zamrożone poprzez wyłączenie pałacu. Pałac został wyłączony trochę później, kiedy już ojciec widział, że to wszystko jest zniszczone dookoła niego. Hybrydy się tutaj żywią, powiedzmy, jak najbardziej. Po prostu wyłączył światło, o, można tak to powiedzieć, wyłączył światło. No i zapanowała temperatura minus 170 parę stopni.
i w ten sposób wszystko zostało zamrożone. I teraz tak, cały system funkcjonuje już tam dobrych ileś tam lat. I widzimy, że my się dopiero takich rzeczy dowiadujemy, chociażby z tego artykułu albo z niebocentryzmu. I co ciekawe, niebocentryzm w sumie był znany w XIX wieku. Właśnie chociażby od czasów, to jest rok 1897, słynne doświadczenie geodezyjne Morrowa. A więc to wszystko funkcjonowało, było znane, ale to trzeba było wszystko ukryć, a przede wszystkim ukryć to wyłączenie tego pałacu i ten kataklizm. Mimo, że są artefakty, są dowody, to trzeba było za wszelką cenę ukryć, ponieważ nie można było się przyznać, że pierwsza cywilizacja diabła, jak to się mówi, poszła się bujać. Została zamrożona. No, pytanie, co z tą cywilizacją będzie, no ale podobny los ją czeka, ale nie taki podobny, identyczny po prostu. To są rzeczy pewne, które już były historyczne i one są dowodami. Są skamieliny. Przeczytacie artykuł, to się wszystkiego właśnie dowiecie w szczegółach, jak to wyglądało. A więc nie sposób powiedzieć, że pałac nie został wyłączony. On został jak najbardziej wyłączony. Drzewa Eden zostały rozsadzone mrozem. Później zostało zamontowane jeden z owoców drzewa Edenu. Ten promiennik został włączony i służy jako słońce, a dzisiaj to nawet słońca nie ma, tylko są tak zwane Jupitery, które są przyczepione do szkła nieba i one tutaj imitują słońce. Ale wtedy słońce miało taki już cel, żeby po prostu roztopić te zwały zamrożonej wody ze światłowodów, które zostały zniszczone poprzez wyłączenie pałacu. No to już tamtą historię znacie. No ale jest jeszcze taka jedna kwestia niebocentryczna, którą trzeba omówić, historyczna, związana z jednym panem. To naukowiec, to był profesor Bostońskiego Uniwersytetu i też to wszystko przypada na przełom XIX i XX wieku. No i tutaj Wiola nam coś na ten temat powie. Z czym to jest związane, dlaczego to nazwisko tu się pojawia i z czego, praktycznie z czego powstała grafika, którą kiedyś Państwu pokazałem. Babylonian Universe. No to prosimy teraz Wiolę, żeby nam coś o tym człowieku powiedziała. Witam. Ten człowiek nazywał się William Fairfield Warren. Mam nadzieję, że dobrze odczytałam prawidłowo, ponieważ mówiąc szczerze, nie ma żadnych materiałów na jego temat. A przynajmniej ja nie znalazłam, a szukałam dość intensywnie. Jest to twórca, tak jak tutaj Mariusz wspomniał, Babylonian Universe, tej słynnej grafiki. Co ciekawe, w tym czasie, kiedy właśnie odkrywano te artefakty na Syberii, czy na Alasce, czy w Tybecie, on w tym samym czasie działał i był świetnie zorientowany w temacie Hiperborei, bo on o tym pisał. Tak. Nie ma żadnych niestety materiałów, jego książek nie ma przetłumaczonych na język polski, a bardzo żałuję, bo bym chętnie przeczytała. Niestety mój angielski jest zbyt słaby, żeby dobrze to wszystko przeczytać i zrozumieć. Natomiast to on jest właśnie twórcą tej grafiki, z tym, że co my jeszcze na jego temat wiemy? Wiemy na jego temat, że dorwali go w swoje szpony ezoterycy, bo gdzieś właśnie w jakimś artykule o pustej ziemi znalazłam wzmiankę o nim, z tym, że no to już w ogóle pomyłka jakaś ze strony autora tego artykułu. W każdym razie stąd wynika, że został jakby, jak to powiedzieć, może powiedzmy, oszukany w swoich badaniach. No, może w jakiś sposób wysterowano jego poglądami, a może tak. Tak, bo on twierdzi, że tam w centrum wszechświata naszego, niebocentrycznego, czyli w pałacu, mieszkają bóstwa sumeryjskie. No i chyba tyle. On zmarł na początku XX wieku, w 1929.
No i to jest zastanawiające bardzo ciekawe, że on właśnie znał ten pogląd o Hiperborei. Tak, Hiperborea, to inaczej mówiąc złota era. Dzisiaj jest to czyli to słowo Hiperborea jest znane w Rosji, ale my tu nakręcimy drugi film. Powiemy dlaczego, po co, na co. To będzie drugi film, ale ja tutaj jeszcze wracam do tego artykułu. Ten artykuł ma swoje jakieś tam, przynajmniej ktoś, jeżeli są takie artefakty, ktoś się stara wytłumaczyć, nie? Stara się coś wytłumaczyć i tak tam powstają takie teorie, hydropłyt i tak dalej, starają się tam jakoś tam uwolnić. No, jeżeli po prostu do tego wszystkiego zapniemy niebocentryzm, wyłączenie pałacu, no, system hybryd diabelskich, nie? Bez kręgowców, kręgowców i tak dalej, wszystko co zostało zamrożone, co dzisiaj odkrywamy, no to już po prostu mamy jasność, dlaczego system, dlaczego tego się nie uczy i dlaczego ten system tak wręcz chronicznie reaguje na niebocentryzm. Tak, bo on chronicznie reaguje, tak, to nie to, że ktoś tam coś olewa i tak dalej, tylko to jest wręcz chroniczna choroba na temat niebocentryzmu, nie? To jest taka bardzo negatywna reakcja, ale bo główna sprawa polega na tym, że trzeba było te rzeczy ukryć. Po co się ludzie mają dowiedzieć o ewentualnie swojej historii, a tym bardziej tożsamości, no bo mamy następny temat, ale to już będzie inny film. No, a więc te rzeczy trzeba było w jakiś sposób ukryć i na przykład ten artykuł to akurat nie ja znalazłem, tylko po prostu zawsze są niebocentrycy, którzy coś tam znajdą, wyciągną. A więc to są rzeczy takie dość cenne, ponieważ sprawa dotyczy materiału dowodowego. Jest materiał, przedstawiam swój materiał dowodowy, a akurat są też naukowcy, którzy zajmują się artefaktami i oni tutaj nam pięknie udowadniają. Jak zobaczycie na tym artykule, z tego artykułu, pięknie nam udowadniają, jaki był skutek wyłączenia pałacu. No właśnie. I tych różnych rzeczy, które były właśnie skutkiem wyłączenia pałacu. No ale co dalej? No to już będzie w drugim filmie. Także na tym na razie kończymy. I dziękujemy bardzo. Na razie. Do usłyszenia.